Dzień dobry. Oblężenie Waszyngtonu przed nami, moi drodzy państwo. Jedna z tych misji, przy których ja się wychowałem. Przy której opad szczęki był u mnie taki, że ho, ho. Na razie się tutaj rozejrzyjmy. Arem sobie coś ten. Macy sprawdza, co on pisze. Tak, on też jakieś tutaj intel, dane wywiadowcze, coś takiego. Desert Eagle. Desert Eagle. Gdzie on jest? Czy on leży na ziemi? No. Nie, nie lubię deserta. Nigdy nie lubiłem. Laj ciężko ranny. No, może nie tak ciężko znowu. No spójrzcie na to, ludzie, no nie wiem, no... Mnie to do dzisiaj wypierdala z kapci. Odpało się o szczegóły, gościu się nie przejął, Baker specjalnie. Dobra, uciekajmy stąd, że zawali wszystko nam zaraz na ryj. Look at this shit, my boys. Ja wiem, że z państwa prawdopodobnie wszyscy to widzieli, no ale mój Boże, ta wojna. No i oczywiście muzyka w tle Oscarowa. Jezu, jakie straty ponosimy. My god damn it. Chwila, ludzie. Bro momento. To jest jebana strefa wojny. Dobra, idę, tylko jak najdalej od tej taksówki zajebanej, bo przecież ona wybuchnie zaraz. Dobra, jestem. No, tutaj konwój, elegancko. Ekipa. I to jaki, kurwa. Patrz, jeden Bradley już pojechał, drugi, trzeci, czwarty. To chyba bez końca jadą, jak mi Boga kocham. Zaraz, poczekaj, patrzę. No, bez kitu, bez końca jadą. Dobra, skupmy się. No, na balkonie, panowie. Strzelamy. O Jezu. Nie, nie to chciałem. Changing. Field. Jestem za tobą. Jaki? A tu grenadier. Chyba wezmę taki. Ciężkie straty. No, kolejny. Tego mi brakuje po prostu w... oczywiście tutaj nowych częściach koda, gdzie... I w ogóle w tych nowych FPS-ach jakoś tak nie czuć tej tensji.
przez to, że nasi kompani są nieśmiertelni. Znaczy tutaj też są, nie? Ale tylko ci fabularni. Natomiast wszyscy pozostali, no to widzicie, co się dzieje, tak? To jest kurwa prawdziwa wojna. Giną po obu stronach barykady ludzie. Pierdolę, mam 570 pocisków, ja ci będę uzupełniał jeszcze. Też nie widzę. O, fuck me! Zabijcie go! Dobra, dzięki. Dobra. Tu nam się to raczej nie przyda. Wezmę Strikera, tak dla odmiany. Striker w rzeczywistości nazywa się Street Sweeper, jeżeli chcielibyście wiedzieć. Wiem, dziwna nazwa. Dan, przesuń się kurwa, albo go zabij, zrób coś. Polej, w porządku kurwa, jakby się tak rozjebałeś na ziemi, myślałem, że cię zabili. Dobra. Rozpoczynam strzelańsko, panowie, bez was, bo ociągacie się jakoś dzisiaj. Dobra, wbijamy hardo. Co tam się kurwa dzieje? No staram się. Dobra, changing. Woli, poczekaj. Nie mogę się osłaniać na razie. Dobra, chłopaki się osłonią. Copy. Okej, to wyszło nad wyraz dobrze. Przepraszam, kurwa, kto rzucił tego flesza? No ja już pamiętam, że oni się tu będą szturmować, więc... Zaraz. Dużo jeszcze mam kurwa tych claymorów? Na to wychodzi. Jeszcze dwa, typie. Co tu się odpieprza? Zaraz! Nie, widzę kurwa, sierżancie, przepraszam. Się sfrustrował chłopak. Dobra, jest bary. Okej. Co tu się dzieje, słucham. Tych? O ta, bo ja trafię. Tylko jak będą nieruchomo. Nagrywamy, proszę bardzo. No tak.
No właśnie, widzę. To ja dobrze sobie z nimi poradzili, nie? No już. Ale tak szczerze, to te BTR-y nie miałyby szans na te Abramsy, które tu są. Te są zniszczone? Nie wiem. Wyglądają na zniszczone. Tamte chyba nie są, nie wiem. Nie znam się. Tego fiuta też by się przydało zniszczyć. Kolej, ty ogarniasz coś tutaj? Bo ja tak niespecjalnie, szczerze ci powiem. Gdzie on kurwa zniknął? Bo... nie wiem. Dobra, anyway. Dojebmy jeszcze temu. Wiem, ty też kurwa rób coś. Jełopie. Dobra, poszedł sobie. Chyba. No tak średnio, bo widzę, że tam... Jezu, ile ich tu jest. To ja bym chciał te... O. Halo! Przepraszam. To ich zatrzyma. Przynajmniej tak mi się wydawało. Sarkazian. Siemano. Dobra, M4. Fukuda, kurwa, co ty tu robisz? Przepraszam, nikt nie widział. Dobra, to już widzę, że Lasty Mosa jest na... Siema. A co z naszymi? Winson i Lasty Mosa. Aha, tamten się poświęcił. Tamci dwaj w sumie. O Boże. Patrzcie na tą masarnię, ludzie. Jak oni tu wleźli? Nie wiem. A, i BTW. Nie, minigun nie jest w stanie zniszczyć BTR-u. To jest kurwa mrzonka akurat. To działko wulkan byłoby w stanie, ale no to nie jest działko wulkan. Takie małe niedopatrzenie, tak? Ale takie głupoty nawet są w stanie przejść, jeżeli kampania jest tak dobra jak ta. O! Oberwaliśmy. Ta masarnia, ludzie! No i chuj. O Boże.
No raczej. Los naszych bohaterów zdaje się być przesądzony. Ale czy na pewno, jakby to powiedział Bogusław Włoszański. Uplink nearly complete. General Shepard, you're online with Captain Price. Back from the brink, Captain. Out of the frying pan is more like it. This world looks more like hell than the one I just left. We thought we'd recovered the ACS before the Russians could crack it. We were wrong. Then Makarov turned the US into a scapegoat. Next thing you know, there's flames everywhere. What's this image you're sending me? You want to put out an old fire, sir? You set off a bigger explosion right next to it. Sucks away the oxygen, snuffs the flame. Price, you've been locked away too long. Better get your mind right, son. Shepard, are you willing to do what is necessary to win? Always. We got ourselves a pretty big fire. Gonna need a huge bang. You've been in the gulag too long, Price. Focus on taking out Makarov. No time, sir. We need to end this war today. I'm not asking you, Price. This is an order. You're the... Ooh. Looks like we lost our connection. Bardzo dobrze, kapitanie Price, na własną rękę. Ale moi drodzy Państwo, to wszystko i wiele więcej już w następnym odcinku. Dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Mastersu 15 do Was szprechał i widzimy się. Do zobaczyska. Trzymajcie się. Yo! Dzień dobry. Moi drodzy Państwo, jako one for one próbujemy się przebić ze słonecznej Brazylii. No ale niestety wybuchła wojna pomiędzy Rosjanami a Amerykańcami, a to raczej Rosjanie przypuścili pełną inwazję na Stany. W związku z powyższym musimy skorzystać z niestandardowego LZ, czyli niestandardowej podwózki, którą zapewni nam, jako że Amerykańcy, jak i generał Shepard są, że tak powiem, zbyt zajęci ratowaniem własnej dupy, to korzystamy z pomocy starego naszego kumpla z MW1 Nikolaja. Ale najpierw musimy się przebić do lądowiska. A to taką łatwą akcją nie będzie, z tego co widzę. Tylko że znowu przeciwko nam jest całe cholerne miasto. Changing. Apex, trzymaj się brachu. Odsłaniam. Zatem jeszcze mi friendly fire powiedział. No nie, no nie. Nie robi się tak. Tamten się położył nawet sprytnie. Yo! Aha, tam lądują, czyli jesteśmy blisko airportu. Dobra. To się może przydać. No zaraz, zaraz, zaraz. Najpierw sobie tutaj wyczyśćmy ich. No z tego co widzicie, no to... Jeszcze jest trochę cienko, no. Co ja wam będę dużo mówił. Dobra, ghosty boy. Sorry, no ale... Chłopaki, za szybko czasami biegniecie. Ja nawet zresztą was nie postrzeliłem. O, Hannibal. Proszę bardzo, mamy Lectera. Może nie, niekoniecznie Lectera. Zawsze chciałem zapytać, mordo, czemu ty wpieprzasz ludzkie mięso? Nie no, może mu smakuje.
Może kogoś po prostu zdobył taką ksywę, bo kiedyś kogoś wpieprzył na przesłuchaniu. Kto wie. Czy mamy plecy, nie? Undertone? Osłaniaj. O, świetnie. O, tak kurwa, jeszcze Hannibal mnie zaciął. Widzieliście to? Zostałem zabity przez Hannibala, moi drodzy, nie przez granat. Okej. Kurwa, Hannibal je łopie. Zajebałeś mnie. Z siebie zginąłem. A ja ci dupę ratowałem. Skurwysynie. Nie mów, friendly fire, znowu ci dupę ratuje, mordo. Co jest z tobą? Co jest tyle? Dobra. Może mnie nie przyblokują tym razem. Dobrze, eyes on target. Strzelajcie, chłopaki. He, wylaźli na motherfucka. Elegancko. Dobra, nie, to ja z soapem pójdę. A, okej. Soap zmienił zdanie, ale ja nie zmienię. O kurwa. Przeczekajmy.